Czas na prognozę pogody. Adam Giza, kłaniam się i zapraszam. W środę Polska pozostanie pod wpływem niżów z nad Danii i Ukrainy. Uwaga, w województwach wschodnich oddziałujący ciepły front atmosferyczny zapewni dokuczliwe opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Wzdłuż naszej wschodniej granicy pod wieczór można spodziewać się dość intensywnych opadów śniegu. Tam kierowców ostrzegamy przed fatalnymi warunkami. To już ostatni moment na zmianę opon na zimowe. Niezbyt dokuczliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem prognozowane są również na ziemi łódzkiej, Kujawach i Pomorzu Gdańskim. Dla odmiany najpogodniej będzie na Śląsku i krańcach zachodnich. Do naszego kraju będzie napływało zimne, kontynentalne powietrze z nad Rosji. Jedynie nad Podkarpaciem przejściowo napłynie nieco cieplejsze i wilgotniejsze powietrze czarnomorskie. Ciśnienie atmosferyczne zacznie wolno spadać i w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale. Wiatr zapowiada się słaby i umiarkowany. Biometr na zachodzie Polski z reguły obojętny, poza tym będzie niestety niekorzystny. Teraz to wszystko, do usłyszenia. Bye.